Witam wszystkich serdecznie. Znaczy, na razie jeszcze nikogo nie ma, dlatego pozwolę sobie chwileczkę poczekać. Jeżeli ktoś się pojawi, to będzie super. Jeżeli nie, to na pewno będziecie mogli odsłuchać to nagranie później. Jak zwykle na Mindbody Spirit dzieje się sporo rzeczy na raz, więc takiego live'a postanowiłem zrobić, żeby wam tutaj jakoś to streścić, powiedzieć o tym, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Jeżeli ktoś się już pojawił, to poprosiłbym tylko o potwierdzenie, że mnie słychać, bo ostatnio były problemy z dźwiękiem. Tak więc mamy kilka takich nowości, które być może ułatwią wam dostęp do takich rzeczy jak właśnie webinary. Pierwszą z nich jest dostęp do nagrań audio webinarów. Czyli w formie takiego podcastu postanowiłem zrobić nagrania audio tych webinarów, które tak jakby nie opierają się na prezentacji typowej, w których prelegent głównie ma swój taki monolog, bądź też sesję pytań-odpowiedzi i nie wspiera się slajdami. I taki podcast powstał. Na razie są trzy nagrania webinarów w takiej formie. Jest Kamil Lizury, który był ostatnio, jest także Boguś Szedny oraz Przemek Saleta, który był w sierpniu. Te webinary były takie bardziej właśnie w tej formie. Myślę, że jeszcze Bogdana Osia niedługo tutaj dorzucę do tego zespołu. No i wszystkie następne, które będą się wpisywały w tą formę taką audio webinarów. To wrzuciłem wam taką serię linków, które możecie przeglądać, i pierwszym z nich jest właśnie dostęp do tego webinaru, do tych webinarów audio na platformie Spreaker. Tutaj także jest dostęp do oczywiście webinaru Mindbody Spirit Rozmowy o zdrowiu. To jest drugi, ale ten podcast myślę, że jest wam znany, bo on jest dostępny na wielu platformach, na SoundCloudzie, na iTunesie. I tutaj mamy oczywiście wywiady z prelegentami, którzy byli u nas wcześniej. No i także tworzą się nowe wywiady się obrabiają. Mamy nowych gości, którzy się pojawią już w najbliższym czasie. Pierwszym z tych gości, którego zobaczymy najszybciej, to będzie najbliższa środa. Dzisiaj oczywiście webinaru jako takiego nie ma ze względu na święto. No i w środę spotykamy się zarówno z Australią, z Ewą Maj o godzinie 18:00. To będzie druga część cyklu metody LFT, czyli Life Field Therapy. Ewa Maj będzie gościła u nas przez pół roku co miesiąc, w drugą środę miesiąca oraz zaraz po tej środzie w niedzielę. Tym razem to spotkanie będzie drugie w kolejności. I link do zapisu jest taki sam. Jeżeli zapisujecie się, to strona jest zawsze taka sama. Czyli wydarzenia.mindbodyspirit przez Ewa Maj. Ten webinar środowy jest wprowadzeniem dla tych osób, które nie znają metody LFT. Z takimi podstawami, właśnie czym jest świadomość charyzmatyczna, co to jest stan centrum, co to jest hologram pola życia. Ewa tutaj właśnie tłumaczy, jak kreować swoje życie, jak budować swoją taką zwaną świadomość charyzmatyczną, która pozwala nam w taki w pełni świadomy sposób podchodzić do życia i właśnie kreować go zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zgodnie z naszą wewnętrzną energią. I z kolei te webinary niedzielne już omawiają konkretne metody i techniki, które miesiąc po miesiącu są coraz bardziej zaawansowane. I tym razem w niedzielę mamy 12 listopada temat skutecznej realizacji celów w kontekście właśnie metody Life Field Therapy. Więc tutaj serdecznie zapraszam na ten cykl. A równolegle razem z Australią będziemy łączyli się w ten sam dzień z Kanadą. Czyli o 18 do Australii, a już z Australii do Kanady przenosimy się na godzinę 20. I tutaj pomówimy o metodzie, o którą często pytacie, czyli metoda o podobnej nazwie do LFT, ale to jest EFT, czyli skrót
to Emotional Freedom czyli techniki emocjonalnej wolności. I jeżeli jesteście tutaj, to proszę, możecie też dać znać, powiedzieć, czy te techniki są Wam znane, czy znacie Ewę, czy znacie drugą Ewę, albo chociażby technika na przykład EFT. Ona jest, myślę, że coraz bardziej popularna także w Polsce ze względu chociażby na totalną biologię, która totalna biologia pozwala nam znaleźć pewne rodzaje źródeł konfliktów, które materializują się w naszym ciele, a z kolei połączenie, zastosowanie metod EFT pozwala nam te konflikty rozwiązać. Powiem w skrócie, że EFT polega na, opiera się jakby na naszym układzie energetycznym, układzie meridianów i na wyzwalaniu właśnie problemu, z którym pracujemy. I w momencie wyzwalania tego problemu opłukujemy punkty meridianowe na całym ciele. Jest taka cała sekwencja punktów, które powinniśmy opłukać i dzięki temu wyzwalamy te emocje, uwalniamy te emocje w sposób taki, można powiedzieć, fizyczny, a jednocześnie prosty dla każdego. Nie jest to skomplikowana sprawa, tak jak akupunktura, chociaż działa na podobnej zasadzie. Tutaj to jest tak zwana akupunktura bez igieł i nie trzeba tutaj działać tak precyzyjnie, jak uzdrowiciele praktycy akupunktury, bo oni tam muszą konkretnie trafić w ten punkt energetyczny. Tutaj natomiast opukujemy palcami i możemy pukać w rejonie tego punktu i na pewno, jeżeli będziemy pukali kilkanaście razy, to na pewno trafimy w ten punkt. Metoda ta trafia też ze względu na Wasze propozycje oraz z tego względu, że jest ona bardzo skuteczna. Jest także sporo badań i wiele relacji na temat tego, jak ona właśnie fantastycznie działa, i to zarówno na takie problemy typowo emocjonalne, jak i problemy fizyczne, które właśnie manifestują się w naszym życiu w postaci takich chorób fizycznych. No i z drugiej strony także ta metoda pozwala nam kreować w pewien sposób to, co wydarzy się w naszym życiu, czyli możemy generować swoją przyszłość poprzez właśnie także konkretne sekwencje tych opukiwań w połączeniu z wyzwalaniem emocji czy też intencji w danym celu. To taki skrót, który powiem Wam z mojego doświadczenia. Natomiast Ewa Krawiec, która żyje i pracuje w Kanadzie, jest także praktykiem EFT od wielu lat, powie nam na ten temat więcej w środę o godzinie 20, a jeszcze myślę, że w poniedziałek bądź też w niedzielę opublikuję wywiad z Ewą, który nagrywałam wczoraj. I ten wywiad będzie oczywiście w podcaście zamieszczony. Poinformuję Was o tym już wkrótce. Myślę, że niedziela, poniedziałek powinien być gotowy. Okej. O, super. Ktoś tutaj zareagował. Ania, mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać, bo oczywiście ten live nie jest tak reklamowany jak webinary, więc jest Was tutaj na razie garstka, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok i że dobrze mnie słychać. Co my tu jeszcze mamy, że tak powiem, na tapecie? Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkim tym, co się dzieje, to najlepiej wchodzić na stronę bieżące wydarzenia, na stronie Mind Body Spirit i tutaj macie od góry, co się dzieje po kolei zgodnie z kalendarzem. Aha, zapomniałem, że jutro mamy też kolejną część kursu. Super. Oktawia, dzięki za potwierdzenie. Jutro mamy z kolei trzecią część kursu metody oddechowej butelki, w której aktywnie biorę udział jako nieprowadzący, tylko bardziej jako osoba, na której wykonuje się ćwiczenia i też sam tę metodę stosuję. Powiem, że naprawdę już odczułem takie zmiany typowo polepszające energię w moim życiu, chociażby wyspanie się przez noc. Przez nos, noc i nos, bo oddychanie przez nos pozwala nam się lepiej wyspać. A taka najprostsza metoda, którą mogę Wam zdradzić,
z kursu, to po prostu zaklejanie ust plastrem na noc. I w ten sposób naturalnie oddychamy przez nos. Dzięki temu de facto lepiej nasz organizm odżywia się tlenem, który poprzez ograniczony, spokojny oddech przez nos właśnie jest dostarczany do naszego organizmu w sposób optymalny. O tym oczywiście dla wszystkich uczestników kursu wszyscy uczestnicy się dowiedzą więcej, natomiast jest także dostępny webinar bezpłatny na naszym kanale YouTube, w którym możecie oczywiście także sobie odsłuchać, jeżeli jesteście zainteresowani tą metodą. Tutaj najlepiej wejść w zakładkę archiwum webinarów. No i mamy tutaj ostatnie spotkania, które się wydarzyły, i to jest właśnie spotkanie z Anią Ryczek. Wystarczy kliknąć baner i wchodzimy na stronę, w której mamy skrót webinaru, a później także dostęp do całości. Szczególnie to jest dostępne dla patronów wspierających projekt Mind Body Spirit. Powiem jeszcze z takich rzeczy, które nie są opublikowane, że planujemy zrobić satsang. Nie wiem, czy wiecie, co to jest satsang. Jak możecie powiedzieć tak lub nie, to będzie dla mnie też taka informacja, czy mam tutaj definiować to pojęcie, czy może każdy wie i nie ma o czym mówić. No, zakładam, że część osób może nie wiedzieć. Tak więc powiem, że naszym gościem będzie Patrycja Pruchnik, która takie satsangi prowadzi, czyli satsangi, czyli można powiedzieć spotkania z samym sobą, ale de facto jest tam także osoba taka główna, która zna odpowiedzi na wiele pytań, ale tak naprawdę to my musimy sobie zadać pewne pytanie, którym to pytaniem jest: kim jestem? I na tym satsangu określamy, kim jesteśmy, ale nie z natury umysłu, nie z natury czasu, tylko poza czasem i poza umysłem, czyli dochodzimy do naszego prawdziwego źródła. No to Ania, nie wiesz, no to właśnie spotkanie z Patrycją będzie nie tyle takim wykładem, co bardziej taką medytacją, i po tej medytacji będziemy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami i później wejść w taką interakcję słowną, pogłębiającą dojście do tego, kim jesteśmy, takiej właśnie introspekcji wewnętrznej, pozwalającej wyjść poza nasze ograniczenia umysłowe w cudzysłowie i dojść do tego, kim tak naprawdę jesteśmy, bądź też nie jesteśmy, czyli to jest tak zwane to podejście non-dualne, czyli non-duality. Myślę, że z tym mogliście się także spotkać. Najłatwiej poczytać o satsangu właśnie na stronie Nitya, która będzie naszym gościem. Nitya także inspiruje się, jej mistrzem, można powiedzieć, duchowym jest Muji, o którym też myślę, że szybciej mogliście usłyszeć. I Nitya będzie naszym gościem 15, jak dobrze pamiętam, listopada. To będzie spotkanie troszeczkę inne niż typowe webinary. Mam też taką propozycję, z którą wyjdę niedługo, żeby osoby, które chciałyby zadać więcej pytań, jakiś swój konkretny problem duchowy, bardziej na części pierwsze rozłożyć, będą mogły wejść w interakcję taką audiowizualną właśnie z Nitią, czyli udostępnimy wideo, udostępnimy audio i odbędzie się to w takiej formie, jak to się odbywa właśnie na satsangach z Nitią, czyli podchodzi osoba i prowadzi dialog w temacie właśnie poznania siebie, bądź też bieżących problemów z kreowaniem swojej świadomości. Tutaj na stronie Niti możecie wejść w zakładkę filmy i zobaczyć, jak takie spotkania wyglądają. One są zazwyczaj na żywo, ale tutaj zrobimy opcję właśnie online dla osób, bo jak wiemy, że tutaj jesteśmy z całego świata, ciężko by się zebrać na żywo.
Co my tu jeszcze mamy? Że tak powiem w grafiku. Aha, jeszcze powiem na temat EFT trochę. Ewa, która jest. Trochę tak skaczę z tematu na temat, ale jeżeli chodzi o EFT, Ewa właśnie mieszka w Kanadzie i też bliski jest jej temat emigracji. Nawet w związku z tym napisała e-book związany z EFT na emigracji. Jakby te problemy emocjonalne dotyczące typowo emigrantów są jej bliskie, więc jeżeli jesteście na emigracji, spotykacie się z emocjami związanymi często właśnie z samotnością, z jakimiś emocjami związanymi z oddzieleniem, to tutaj Ewa będzie mogła wam w tym temacie jak najbardziej pomóc. Będzie także ten e-book Ewy do wygrania na spotkaniu na żywo. Okej. To się rozgadałem, o kilku rzeczach powiedziałem. Mam także spotkanie jeszcze na żywo, które to jest jakby taka nowa koncepcja Mind Body Spirit, czyli spotkania, warsztaty na żywo. Tym razem Adam Zabłocki, Kamil Andrzej Murus i Agnieszka Engel. Mamy dwa spotkania w Sztutowie, która jest planowana na 17-19 oraz na 2-3 grudnia w Gdańsku. Więcej oczywiście informacji tutaj pod linkiem, już nie będę się rozgadywał, ale to tutaj bardziej dla osób z okolic Trójmiasta, chociaż Sztutowo to jest takie miejsce już bardziej na południe, niemniej jednak wiąże się to oczywiście z logistyką, z przyjazdem i zostaniem na 2 dni już na konkretnym procesie tutaj, który także pozwala nam poznać siebie, ale troszeczkę z innej strony poprzez taką pracę już taką interaktywną, poprzez ruch, poprzez emisję głosu, poprzez właśnie interakcje w zespole, w grupie. Ta świadomość się budzi, myślę, że w zdecydowanie szybszy i bardziej spektakularny, można powiedzieć, sposób. Więc tutaj zapraszam dla osób bardziej zdecydowanych na taką pracę fizyczną do Gdańska, 2-3 grudzień, bądź też do Sztutowa 17-19 listopad. Oczywiście te warsztaty się odbędą, jeżeli zbierze się przynajmniej grupa około 10 osób, więc tutaj to jeszcze nic na razie nie jest pewne. Temat jest świeży, więc zachęcam Was do zapoznania się z tym projektem i podjęcia jakiejś oczywiście decyzji w tym temacie. No to tyle chyba, myślę, że z takich informacji ogólnych. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie. Jesteśmy na żywo, więc mogę rozwiać jakieś wątpliwości. Jeśli chodzi o jeszcze kolejne wydarzenia, które będą w listopadzie, to nie chciałbym za dużo zdradzać, bo jeszcze nie mam konkretnych terminów ustalonych. A jeżeli może Was interesują jakieś konkretne tematy lub osoby, które chcielibyście zobaczyć na webinarze, to też śmiało piszcie. Jakiś tutaj rodzaj, że tak powiem, dojścia i przebicia mam, więc jest możliwość dotarcia do wielu ciekawych osób. Oczywiście jest ich na tyle dużo, zarówno osób, jak i tematów, że nie jesteśmy w stanie tych webinarów robić więcej niż raz w tygodniu. Poza tym też chciałbym, żeby nie były to osoby przypadkowe, tylko bardziej, które cieszą się referencjami w cudzysłowie, czyli jakby pozytywnymi relacjami z waszej strony, żeby to nie były osoby, którym zależy tylko na reklamowaniu swojej osoby, ale także które mają odpowiednie, że tak powiem, wyniki i opinie, które stwarzają, że są one bardziej wiarygodne i warto tą wiedzę dalej przekazywać. Okej, no jak możecie jeszcze coś napisać, to będziemy dalej kontynuować to spotkanie, bo z mojej strony jakby tematy się tutaj powoli wyczerpują. Nie chciałbym też was tutaj zarzucać zbyt dużą ilością informacji, o których i tak już sporo powiedziałem. Tak więc to myślę, że tyle w ten świąteczny dzień 1 listopada. I będziemy się widzieć już w środę na takiej podwójnej serii webinarów, czyli o 18 Ewa Maj, dla tych, którzy nie znają metody LFT, a z kolei o godzinie 20 Ewa, także Ewa, tylko że z drugiego końca świata, Ewa Maj z Australii, Ewa Krawiec z Kanady.
I mamy spotkanie w sumie od godziny 20, a cała seria webinarów środowych mamy od 18 do 22, więc 4 godziny przed monitorem z ciekawą wiedzą dla Was. Okej, to tyle. Widzę, że nie chcecie się tutaj upubliczniać, więc na razie dziękuję Wam za uczestnictwo i zapraszam na kolejne spotkania. No, takie live'y też postaram się co jakiś czas robić, żeby to, co dzieje się na stronie, Wam nie umknęło, bo często spotkania nie są nagrywane, bądź też nie są udostępniane w całości, więc nie chciałbym, żeby ktoś na coś się nastawiał, a później pominął to wydarzenie. Okej, to tyle. Miłego wieczoru i do zobaczenia.